spotkaniu nauczyłem Was, jak powiedzieć, że coś rozumiecie w języku potocznym. Mam nadzieję, że wszystko zakumaliście. Dzisiaj wyjaśnię Wam, jak w języku potocznym powiedzieć na osoby. Żeby było łatwiej, podzieliłem wyrazy na 4 grupy. Zaczynamy. Pierwsza grupa: kobieta, mężczyzna. Zamiast kobieta lub mężczyzna możemy powiedzieć ziom, ziomek, ziomal, koleżka, gościu, facet, klient, klientka albo laska. Laska to jest fajna dziewczyna. Ekipa albo paczka. Tak możemy powiedzieć na grono przyjaciół. Na przykład jedziecie nad morze ze swoją ekipą, ze swoją paczką, czyli spędzicie wakacje w gronie znajomych. Rodzina. Zamiast siostra powiemy siora. Zamiast brat brachol. Tata to jest starszy, a mama starsza. Rodzice razem, czyli tata i mama, to są starsi. Dlaczego? Ano dlatego, że są po prostu od nas starsi. Podział ze względu na cechy charakteru. Pozer. Pozer to jest osoba, która pozuje, która chce pokazać, że jest kimś innym niż jest naprawdę. Przybiera inną maskę. Kozak. Kozak to jest osoba, która uważa, że jest najsilniejsza i najodważniejsza, która pokazuje, że niczego się nie boi. Na przykład, zawsze w szkole był jakiś taki kolega, który pokazywał, że jest najsilniejszy i jest najodważniejszy. Wtedy mówimy: o, ale kozak. Czy naprawdę taki jest? Nie wiadomo. On tylko pokazuje. Szpaner. Szpaner to jest osoba, która ma najlepszy zegarek, najlepsze ciuchy, najlepszy samochód i chce wszystkim pokazać, jaki to on jest cool. To nie jest do końca pozytywne określenie. Sknera. Sknera to jest osoba, która bardzo niechętnie rozstaje się z pieniędzmi. Nawet w sytuacji, kiedy zapomnieliście portfela, a ona pieniądze ma, to i tak wam nie kupi, bo powie, że nie ma. Sknera może mieć bardzo dużo pieniędzy, a może też ich mieć bardzo mało. To nie ma żadnego znaczenia. Po prostu nie chce i nie lubi ich wydawać. Kabel. Kabel to jest osoba, która donosi. Lizus. Lizus to jest osoba, która chce się bardzo komuś przypodobać i pokazać, że jest najlepsza. Na przykład w szkole. Cała klasa nie umie, a Lizus powie: proszę pani, ja wszystko umiem, najszybciej zrobiłem zadanie. Lizus nie jest bardzo lubianą osobą. Cwaniak. Cwaniak to jest taka osoba, która nie do końca zgodnie z prawem chce coś zrobić. Cwaniak chce osiągnąć sukces, zrobić coś dla siebie, często kosztem innych, nie do końca legalnie. Crazol. Crazol to jest osoba bardzo szalona, od słowa crazy, czyli szalony. Crazol lubi się śmiać, żartować, imprezować i bardzo często ma bardzo dużo znajomych i przyjaciół. Czyli ma swoją ekipę. Zawody. Kanar. Jedziecie autobusem i nagle podchodzi do Was jakiś klient albo klientka i pyta, czy macie bilet do kontroli. Wy nerwowo szukacie i nie macie biletu. To jest właśnie kanar, czyli kontroler biletów w autobusie, tramwaju albo pociągu. W zależności, czym jedziecie. Belfer. Belfer to jest po prostu nauczyciel. Piguła. Piguła to jest pielęgniarka w szpitalu. Leżycie w szpitalu, a piguła daje Wam syrop, tabletkę albo zastrzyk. Zastrzyku bardzo, bardzo nie lubimy. Piguła ma taki biały fartuszek. Dyro. Dyro to jest po prostu dyrektor. Mam nadzieję, że wszystko zajarzyliście, a teraz będziecie używać nowych zwrotów w rozmowie z młodymi Polakami. Zachęcam do oglądania naszego kanału na YouTubie. Siemeczka, strzałeczka, nareczka!